Dobra, kochani. Tym razem pójdzie bardzo szybko i zrobimy pyszny koktajl bezalkoholowy. Ja nazywam się Adam Słowik. Dlaczego to robię? A dlatego to robię, ponieważ sam pomogłem swojemu organizmowi się oczyścić z toksyn, z metali ciężkich. Pomogłem mu w taki sposób, że dzisiaj zamiast 94 kg waży 72, więc to jest super wynik według mnie. Czas, w jakim może nie udało mi się, tylko czas, w jakim to zrobiłem, to było jakieś 11 miesięcy, więc bardzo mnie to cieszy, ponieważ dzisiaj mogę pochwalić się taką dobrą formą, bo kiedyś nie było to. Forma była na takiej zasadzie, że wydawało mi się, że jestem zdrowy, ale jednak nie do końca przekładało się to na życie i na to, co nieraz miałem zrobić, i po prostu problemy pojawiały się wtedy, kiedy miałem, nie wiem, wyjść na 8 piętro na przykład i łapałem zadyszkę. Nie wspomnę już o objawach, które były przedstawiane, interpretowane przez specjalistów jako różnego typu alergie, astmy, nadciśnienia, na co podawano mi też przez wiele lat różnego rodzaju leki, których myślę, że mogłem nie brać, mogłem uniknąć, ale tak to niestety działa, że nie szuka się przyczyny, nie szuka się, skąd dany problem, dany objaw powstaje, tylko po prostu od razu stosuje się lekarstwa, które gdzieś tam może delikatnie załagodzą objawy, ale nie wyzdrowią nas. A ja, kochani, dzisiaj zrobię fajną kompozycję. Nie będzie to długo trwało, ponieważ już chcę iść spać. Wyciśniemy sobie soczek z jabłuszka, ponieważ jest bogate w błonnik, doskonale, dobrze działa na nasz metabolizm, obniża cholesterol, uszczelnia naczynia krwionośne, reguluje poziom cukru we krwi, pomaga likwidować szkodliwe toksyny, spowalnia procesy starzenia się skóry, czyli jeżeli chcemy być wiecznie młodzi, wiecznie piękni, powinniśmy przynajmniej jedno jabłko w całości zjeść dziennie. Jeżeli chcemy, wyciskamy soki, jeżeli nie chcemy, zjadamy jedno jabłko dziennie w całości. Nawet ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem ze Stanów, on mówi, jak on zjada jabłko, to zostawia tylko ogonek. Całe jabłko zjada wraz z pestkami, wraz właśnie z, powinniśmy jabłko zjadać wraz ze skórką, oczywiście wcześniej należy je wyparzyć, dobrze umyć, ponieważ nie chcemy jakichś tam dziwnych później sytuacji, że dostaną się do naszego organizmu tak zwani pasażerowie na gapę i w nas zaczną urządzać sobie imprezę, bo często właśnie pasożyty w ten sposób się do nas dostają, gdzieś tam zjemy coś nieumytego, coś nie do końca właśnie z czystego i może później być problem, dlatego przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby to dobrze umyć. Możemy wrzucić do wody z octem jabłkowym, możemy po prostu wyparzyć wrzątkiem i już to się nadaje do spożywania. Także kochani, jabłuszko to jest przede wszystkim cudowny owoc, który mi osobiście bardzo smakuje. Nie wiem, jak można uważać, że jakieś przetworzone dziwne rzeczy są lepsze od tego, co nam natura dała. No ja tego osobiście nie rozumiem, ale to jest moje zdanie. A to, że jabłko spowalnia procesy starzenia się skóry, oprócz jego cudownych właściwości takich odżywczych, to już rozwaliło mnie na łopatki. Bo jeżeli możemy zatrzymać trochę ten proces starzenia, no to róbmy to, a jabłuszko nam to da. Co tam jeszcze to jabłuszko, kochani? Wymiecie z organizmu wolne rodniki. Dobra, mamy jabłuszko jako pierwsze. Dalej, co mamy dalej? Dalej sobie wyciśniemy kiwi, kochani, wyparzone też ze skórką, wyciskamy właściwości przeczyszczające, właściwości odchudzające,
i warto i właściwości odżywcze, czyli kiwi odżywi nasz organizm. Bardzo dużo witaminy C oraz innych minerałów, czyli na przykład magnez, fosfor, cynk, żelazo i potas. Kiwi, kochani, zapobiega zakrzepom. Także pięknie mamy soczek z kiwi wyciśnięty. Niech to sobie tutaj poleci. Dobra, mamy siach kiwi. Dalej, kochani, winogrono, dużo witaminy C, dużo witaminy A, a witamina A na wzrok doskonale, czyli żebyśmy te pieniądze w końcu zauważyli i to zdrowie. Ostatnio właśnie dużo ludzi się skarży, że ma problemy finansowe i zdrowotne, czyli powinniśmy wprowadzić jak najszybciej winogrono, ponieważ ono doskonale wpłynie na nasz wzrok. Kochani, także winogrono. Ojeju, źle powiedziałem. Źle powiedziałem, źle przeczytałem, głupi jestem. Winogrono, kochani. Tak, na wzrok tak. Na wzrok tak, ale źle powiedziałem o tych minerałach fosfor, cynk. To było o kiwi, ale winogrono, dużo witaminy C. Dużo witaminy A na wzrok jest, czyli winogrono na wzrok. Dużo witaminy z grupy B, potas i magnez dbają o nasze mięśnie i układ nerwowy. Dużo żelaza zapobiega anemii, wapń i fosfor na mocne zęby i kości, jod na pracę tarczycy, miedź i cynk dbają o zdrowe włosy, skórę i paznokcie, czyli winogrono jest cudowne. Dobra, dalej lecimy sobie, co mamy? Mango. Mango, kochani, sobie wyciskamy owoc, piękny mango. Przez Hindusów, kochani, mango nazywany jest owocem bogów. Pomaga obniżyć insulinooporność, pomoże pozbyć się nadwagi. Ma dużo błonnika, dobry na jakieś bóle gardła. Także mango jest cudowny owoc. Czemu my w ogóle nie zauważamy tego, co jest wokół nas, co nam natura dała? Czemu daliśmy sobie wmówić jakieś dziwne rzeczy? Okej, tak jak mówię, ja też stosuję suplementy, stosujemy z moją przyszłą żoną naturalne suplementy, ponieważ chcemy się też doposażać, chcemy uzupełnić naszą dietę w te produkty, a suplementy mam na myśli naturalne koncentraty i naturalne przede wszystkim preparaty, które są produkowane z tych owoców, warzyw, które my nie mamy tutaj na miejscu, więc w takiej sytuacji doposażamy się właśnie takimi rzeczami, ale jeżeli ma to, co mamy na miejscu, co możemy kupić w targu, gdzieś, to kupujmy, wyciskajmy soki. Dzisiaj ten będzie troszkę gęsty, bo to jabłko było troszkę takie nie teges, ale okej, dobra, mamy, kochani, tak, jabłuszko, kiwi, winogrono, mango, cytryna, kochani, cytryna doskonała w dietach odchudzających. Wyciskamy, wyparzona oczywiście, cała ze skórką, kochani. Pobudza wydzielanie enzymów trawiennych, przyspiesza samooczyszczanie organizmu. Działanie dodatkowo przeciwnowotworowe. Dobra cytryna jest sok z cytryny na RZS, a RZS to jest reumatoidalne zapalenie stawów. Może słyszeliście o tego typu chorobie, czyli mamy cytrynę. I ostatni nasz cudowny owoc to będzie limonka. Limonka i jej cudowne działanie. Limonka, kochani, wspiera pracę wątroby. My akurat na eventach używaliśmy do drinka mojito, pewnie znacie. Dzisiaj sobie zrobimy z niej, wyciśniemy sobie z niej soczek. Bardzo dobra na odchudzanie, łagodzi objawy nerwicy. Czyli jak mamy jakieś problemy, jesteśmy zdenerwowani, znerwicowani, potrzebujemy trochę się zrelaksować. Sok z limonki. Dodatkowo, kochani, limonka wzmocni naszą odporność i doskonale wpłynie na odkwaszenie naszego organizmu. Dobra, mamy to.
Także jeżeli jeszcze nie robicie soczków sobie w domu, nie wyciskacie, bo ja wiem, że można kupić gdzieś w niektórych miejscach, restauracjach i barach tego typu soki na wynos, żeby sobie wypić właśnie, ale rzadko gdzie, jakby nie wiem, czy są takie miejsca, gdzie można wypić soki na przykład, gdzie jest 5-10 różnych składników. Dobra, ten jest cudowny, bardzo mi smakuje. Dobra, kochani, no to mamy w sumie. Muszę się tutaj... Mam ciach. Pięknie, wyszło nam tyle soczku. Gęsty dosyć, ale... ale jest bardzo smaczny. Czyli mamy tak. Jabłko, kiwi, winogrono, mango, cytryna i limonka. 6. Jutro sobie zrobimy taki bardziej urozmaicony. Dzisiaj tylko z 6 różnych owoców. Także poszukajcie. Poszukajcie innych produktów w sklepie, zwróćcie uwagę na inne produkty, ponieważ one wołają do Was z daleka, krzyczą, machają, a często przechodzimy, nie zauważamy ich, idziemy dalej, trzymamy się schematów, szablonów, sięgamy po te same produkty, a fajnie jest urozmaicić swoją dietę właśnie więcej owoców, więcej warzyw, więcej ziół i zobaczyć, że Wasz organizm, Wasz pojazd będzie zadowolony i odwdzięczy się Wam tym, że będziecie przede wszystkim mieli więcej energii, będziecie uśmiechnięci, nie będziecie odczuwać żadnych po prostu, jakby to nazwać, no to są takie problemy, ale ja bym to nazwał takie nieprawidłowości, o, bo ponieważ jak coś Was boli, coś się dzieje, to znaczy, że to nie jest ok, że nie ma tak być, bo mnie na przykład zadziwia to, jak niektóre osoby przyzwyczajają się wręcz do pewnych chorób. Biorą te leki przez ileś tam lat i twierdzą, że tak ma być, ponieważ usłyszeli gdzieś, że taka choroba to już ma być. Mi też mówiono, że mam nadciśnienie. Miałem faktycznie, miałem wysokie ciśnienie, bo był czas, kiedy mierząc sobie codziennie ciśnienie, wyskakiwało mi 170 na 100, więc to... Tylko, że zwracam uwagę na to, że ważyłem wtedy 94 kg przy wzroście 174. Ale wtedy było nieodpowiednie odżywianie i jeszcze dużo stresu i wiele innych. Wiele też o wielu właśnie pokarmach ja zapominałem. Byłem właśnie bardzo szablonowo nastawiony do mojego sposobu odżywiania. W pewnym momencie to trzeba było zmienić, poprawić. Dzisiaj jest ok. Ale tak jak mówię, nie możemy się poddawać, nie możemy przede wszystkim dać sobie wmówić, że pewne choroby, czyli właśnie nadciśnienie, to trzeba brać tabletki do końca życia. Bo ja właśnie jestem tego przykładem, że przez prawie rok brałem tabletki na nadciśnienie. To ciśnienie, troszkę, nie wiem, czy to był efekt placebo, czy faktycznie te tabletki pomagały, ale gdzieś tam to ciśnienie troszkę było obniżone, ale... nie do końca jakby perspektywa brania tabletek na nadciśnienie, kiedy wtedy miałem 28 lat i twierdzono, że te tabletki to już do końca życia. Okej, no nie, ja dziękuję. Dzisiaj nie biorę żadnych lekarstw. Także no, tyle mam do powiedzenia. Że uwierzcie w siebie, uwierzcie w swój organizm, w to, że możecie się z nim przede wszystkim dogadać. Musicie właśnie odnaleźć tą drogę do zdrowia i przede wszystkim zwracać uwagę na pewne sygnały, ponieważ Wasz organizm daje Wam te sygnały, tylko my często je bagatelizujemy. A jak zaczniemy je w prawidłowy sposób odczytywać i słuchać siebie, to myślę, że damy radę i będziemy żyć przede wszystkim w dobrym zdrowiu. Bo zdrowie ma każdy, ale czy ma każdy dobre zdrowie, no to już nie wiemy, bo od wielu, wielu lat system umiejętnie bardzo nas nakierowuje w stronę
nieodpowiedniego odżywiania, co dla mnie jest niezrozumiałe, ponieważ podprogowo i reklamy, i różne media działają no tak, żeby ludzie po prostu gdzieś tam daleko byli od dobrego zdrowia. No ale widocznie ktoś ma w tym jakiś cel, to już nie jest moja sprawa. Ja jestem tutaj po to, żeby przekazać Wam pewną wiedzę, przekazać Wam pewną zajawkę, zachęcić Was do tego przede wszystkim, pokazać, że można, że nie trwa to 5 godzin, że wystarczy. No wiadomo, ja jak już nagrywam filmy, mam wszystko przygotowane, wcześniej musicie to jeszcze umyć, obrać, ogarnąć. Jak już włączam nagranie, jak już włączam telefon, to już to wszystko tutaj sobie pięknie leży i tylko wyciskamy i opowiadamy. Opowiadamy, czasem czytamy, w zależności jak ja do tego podchodzę, bo tak jak kiedyś wspomniałem, jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Ciężko mi się strasznie nauczyć teorii, zwłaszcza, że w kwestii owoców i warzyw jest dużo tych informacji, co możemy pozyskać dzięki temu, że je wprowadzimy do naszej diety, aczkolwiek nigdzie nie wyczytałem niczego złego, w sensie no, nie wyczytacie o jabłku, że Wam zaszkodzi, chyba że, no nie wiem, będziecie jeść samo jabłko, no ale to bez sensu. Chociaż nie wiem, no, może są tacy ludzie, co... Chociaż jak ja słyszałem nieraz o dietach, że ktoś jadł tylko arbuza albo coś tam, tylko jadł pewien owoc czy warzywo, no nie, no po co jeść tylko jedno, jak mamy tyle rozmaitych owoców, warzyw, roślin strączkowych, w ogóle ziół, to nie wolno właśnie się dać nabrać na jakieś dziwne rzeczy, że jakaś dieta, nie wiem, tylko jedną rzecz jesz, albo nie wiem, jesz tylko mięso, co w ogóle dla mnie kwestii mięsa też nie poruszam, bo nie, to nie temat na dziś. Także kochani, ja nazywam się Adam Słowik. Zadbałem o siebie, uzdrowiłem swoje ciało, oczyściłem swoje ciało na początku tej drogi. Później fajnie to zaczęło się składać. Dzisiaj ważę 72 kg przy wzroście 174. Wydaje mi się, że to jest ok. Bardzo dobrze się czuję, mam mnóstwo energii. Polecam Wam też w tym kierunku pójść i zobaczyć na sobie, bo można opowiadać o różnych rzeczach, a jak człowiek się nie przekona na sobie, to może wtedy dopiero właśnie uwierzy, jak się przekona, bo nieraz słyszymy jakieś rzeczy, ale a co tam, no na bank. Tego sprawdźmy na sobie, to na pewno nam nie zaszkodzi, jeżeli sobie na przykład zrobimy, nie wiem, tydzień, gdzie zmniejszymy pokarmy, ilości tych pokarmów takich konkretnych, tylko na przykład wprowadzimy oprócz tego więcej takich wyciskanych soków. Oczywiście te soki mogą być oprócz naszych posiłków, już jak chcecie, róbcie sobie po swojemu. My to wprowadziliśmy i jest ok. Na dole będą podane linki, gdzie możecie odwiedzić nasze inne strony, bo nie zajmujemy się tylko tym. Mam nadzieję, że branża eventowa, branża gastronomiczna jak najszybciej wróci do porządku, do normalności. Także możecie wpadać na stronę flaircompany.com. Ja się nazywam Adam Słowik, tak samo możecie wejść na moją autorską stronę, gdzie możecie o mnie poczytać, co tam w życiu robię i robiłem. Oprócz tego, jeżeli chcecie i macie ochotę doposażyć się w naturalne preparaty, w naturalne suplementy, w żywność funkcjonalną, którą my też używamy w trasach, czy gdzieś jak jedziemy na wyjazd, fajne, pełnowartościowe, fajne, pełnowartościowe batony, które możemy gdzieś tam właśnie sobie zabrać w trasę, to możecie sobie wejść, jeśli chcecie, na stronę www.długieżycie.com. Tam znajdziecie fajne rzeczy, może Wam się coś spodoba, jeżeli tak, to sobie po prostu zamówcie. I tyle. Na dzisiaj w sumie koniec, zrobiliśmy sobie fajną kompozycję, jabłuszko, kiwi, winogrono, mango, cytryna i limonka, także róbcie w domu, uzdrawiajcie się. Tu na przykład jedzcie orzeszki, te akurat są wymoczone wcześniej, bo w kwestii orzeszków to może nagramy inny materiał. No i w sumie tyle, kochani. Życzę Wam dobrego zdrowia i widzimy się niebawem, bo myślę, że projekt kręcenia filmów z różnymi kompozycjami nie zakończy się szybko. Lubię to robić, sprawia mi to przyjemność
jeśli nawet dwie osoby zachęcę do tego, żeby wprowadziła pewne zmiany i zadbała o swoje zdrowie, będę się cieszył. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.